W nowej ramówce TVN-u również program Edyty Górniak i w media się rozpisują, że twoja żona jest bardzo zazdrosna o to, że Edyta gdzieś tam pojawia się w TVN-ie i wasze kontakty. No, ciekaw jestem, jakie było źródło informacji, na których oparte były te artykuły. Nie zazdrosne, to myślę, że nie powiedziałbym. Ale jestem pełen oczekiwania i myślę, że to będzie fantastyczny program. I jestem pełen podziwu dla Edyty, nie tylko dlatego, jak śpiewa, a uważam, że no, robi to w sposób magiczny na skalę światową. Ja do dzisiaj pamiętam taki koncert Edyty w Krakowie, w którym zaśpiewała, wydawałoby się, najprostszą piosenkę świata, Kasztany. I zrobiła to tak, że ja słysząc tę piosenkę kilkadziesiąt razy wcześniej, miałem dreszcze na plecach. Uważam, że jest w tym jakaś absolutna magia i to, co ona potrafi zrobić ze swoim głosem, z prostą właśnie piosenką, jaką potrafi zbudować dramaturgię w ciągu 2, 3, 4 minut, w jaką podróż zabrać słuchaczy czy widzów, przenieść ich w ogóle do innego świata. Uważam, że to jest umiejętność niepowtarzalna. Zupełnie. A do tego jeszcze no, cała Polska zna trochę historii jej życia, trzyma za nią kciuki i kibicuje, więc myślę, że towarzyszenie połowy narodu, co najmniej, jak to sobie wyobrażam, w robieniu prawa jazdy będzie wspaniałym doświadczeniem telewizyjnym. Myślę, że to będzie świetny format. Ale żona ma o co się martwić? Nie, żona myślę, że też bardzo lubi słuchać Edyty, wielu jej piosenek i jeżeli będziemy oglądać ten program razem, a może tak się zdarzy, to będziemy cieszyć nasze oczy wspaniałym widowiskiem telewizyjnym.